Rezerwy Stelmetu UKP uległy liderowi klasy okręgowej. Santos Świebodzin zwyciężył przy Sulechowskiej 3-0 i utrzymał jednopunktową przewagę nad KSF-em Zielona Góra, który nie ustępuje w walce o awans do czwartej ligi i w meczu 20. kolejki rozgromił Sokoła z Dąbrówki Wielkopolskiej 8-1. Na porażce drugiego zespołu Stelmetu UKP, przesuwając się na piątą lokatę w tabeli, skorzystał Zenit Ługów. 3-0 łatwe chyba zwycięstwo. Nie takie łatwe, jakby się wydawało. Wiadomo, UKP wybiegany i zgrany zespół. Musieliśmy skoncentrowani podejść do tego spotkania. Wyczerpaliśmy swoje okazje. Cóż, no, wystarczyło tylko dobrze trafić. Też bramkarz przeciwnej drużyny miał też dobry dzień. Też pomagał bardzo drużynie. Ale no cóż, no, oni wykorzystali swoje akcje, a my nie wykorzystaliśmy swoich. No i 3 punkty dla Santosu.